Kobylnica położona jest obok Słupska w województwie pomorskim. Rozgłos tej niewielkiej wsi nadał odbywający się tu przez kilka lat Disco Hit Festival. Tutaj, na byłych terenach PGR-u, siostry zakonne postawiły sobie za cel wybudowanie domu pomocy społecznej. Niestety po 8 latach, mimo przygotowania stanu surowego budynków, z racji problemów finansowych nie były w stanie dokończyć budowy. Aby ich praca nie poszła na marne, przekazały budynek gminie Kobylnica, z zastrzeżeniem, że prowadzona w nim działalność ma pełnić funkcje zdrowotne oraz być w 80% niekomercyjna. W podobnym czasie firma SON, zajmująca się psychiatrią i prowadząca ośrodki opiekuńczo-lecznicze, borykała się z problemami, jakie niosły ze sobą zmiany przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Wynajmowane przez firmę pomieszczenia przestały spełniać wymogi prawne, a ich remont był albo zbyt kosztowny, albo wręcz niemożliwy do przeprowadzenia. Dowiedzieliśmy się, że gmina Kobylnica dysponuje niedokończonym obiektem, który miał przeznaczenie medyczne. Doświadczenie partnera prywatnego jest zdecydowanie większe niż samorządu w zakresie prowadzenia działalności osób niepełnosprawnych z lekkim upośledzeniem umysłowym czy średnim upośledzeniem umysłowym. Ale również tym dominującym elementem było brak środków finansowych, które były niezbędne do tego, żeby zakończyć obiekt. Bez udziału partnera prywatnego gmina nie była w stanie sama dokończyć budowy ośrodka, ani tym bardziej go utrzymać. Budynek w stanie surowym stał około 2 lat, generując koszty utrzymania przy równoczesnej utracie wartości nieruchomości. Banki oraz doradcy finansowi nie byli pewni, jak poprawnie przeprowadzić całą inwestycję z racji nowych przepisów oraz specyficznej branży, jaką jest służba zdrowia. Dlatego skorzystano z pomocy doradców prawnych i Pomorskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podmiot publiczny wniósł majątek w postaci budynku w stanie surowym. Budynek szacujemy, że był w tamtym czasie o wartości około 2 milionów złotych, czyli był to znaczący wkład ze strony podmiotu publicznego. Również porozumieliśmy się w zakresie takim, że gmina jako partner publiczny wykona drogi dojazdowe. Dodatkowo gmina tymczasowo zwolniła partnera prywatnego z czynszu dzierżawczego. Po naszej stronie leżało sfinansowanie i wykonanie prac budowlanych, no oraz później prowadzenie działalności w tym obiekcie. Partner prywatny założył, że przeprowadzi wszystkie etapy inwestycji w ciągu 2 lat. W rzeczywistości czas ten skrócił się o połowę i już po roku firma SON oddała do użytku zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny. Obiekt o powierzchni ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych posiada 102 łóżka, z czego 82 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, a 20 w oddziale rehabilitacji. Oddział przyjmowani są pacjenci wymagający postępowania w trybie całodobowym, obejmującym opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Dzięki PPP firma SON zapewniła sobie stabilność funkcjonowania obiektu. Nie grozi nam, tak jak przy wynajmowanych budynkach, wypowiedzenie umowy, niepewność. Tu jednak perspektywa tych 25 lat daje pewne gwarancje. Oprócz tego zmieniły się koszty utrzymania budynków, a także cała logistyka przedsięwzięcia. Budynek, którym firma SON zarządza w ramach PPP, można rozbudować, dzięki czemu partner prywatny może planować kolejne kroki w rozwoju firmy. Mamy możliwość zatrudnienia pracowników mieszkających na terenie gminy. Mamy również możliwość współpracy z innymi podmiotami, które działają na terenie gminy. Wydaje mi się, że partnerstwo takie rozwija również otoczenie, nie tylko samą firmę uczestniczącą w partnerstwie.
Dla gminy Kobylnica jest to także działanie wpływające korzystnie na jej wizerunek. Stojący przez lata budynek mógł zostać wykończony i spełniać funkcję, na której zależało siostrom zakonnym podczas rozpoczęcia budowy.